Cześć, witajcie, z tej strony Kubianko, to jest kolejny odcinek z gry Guild Wars 2. Tak sobie, wiecie co, pomyślałem, że fajnie byłoby nagrać sobie taką serię, taką krótką chociażby, która pokazywałaby właśnie postacie różne z Guild Warsa, pokazywałaby wam, aby moglibyście sobie je oglądać po prostu, zanim jakąś postać stworzycie ktoś może przed nagraniem, przed grą, żeby upewnić się, czy fajną klasę wybrał. Byłoby fajnie właśnie zobaczyć ją w akcji na filmiku, więc tutaj widzicie, wybrałem sobie Mesmera. Jesteśmy na samym totalnie początku, powiem wam, właśnie tutaj tej klasy. Mesmer to jest taki, nie wiem, na pierwszy rzut oka to się taki bardziej wydaje, jakby to powiedzieć, nie wojownik, tylko mag. Taki właśnie czarodziej. Bardziej mi się z czarodziejem kojarzy nekromanta właśnie, którego mamy właśnie ogólnie. W jaką właśnie tutaj postać. Dobra, widać, że już drugi cios jeszcze długo będziemy mieć. Z tego co właśnie czytałem, dowiadywałem się na temat tej postaci, to jest bardzo trudno ją ubić, czyli trudna jest do pokonania, ale również trudna jest bardzo do pokonania. Znaczy trudno ją ubić, czyli pokonać, i również jest trudno się ją staruje, więc na wszelkie sposoby trudno się tutaj pojawia. Drugi cios. Taki widzę, że bardziej chyba leczniczy, albo bardziej obrona, a potem atak. W sumie, tak? Taka postać widać trochę dziwaczna. Ten hem, który taki ma, taki widać mroczny trochę. W ogóle to jest postać postać. Jakby ktoś był zainteresowany ogólnie grą, czy coś, to pisze w komentarzach, śmiało. A w kółcie, to bardzo mi pomagam. I teraz sobie idziemy w questa bardziej, w tej fabuła. Czy początek takie jeszcze rozwinięcie. Dobra, zaatakujmy gościa tutaj. Dalej. Aha, widzicie coś takiego? Dwie postacie są. Pełnokubian. Czyli się zamieniłem w trzy postacie, widzicie? Ja i jeszcze. Czekajcie. I to było super. Rozumiecie, że po prostu ja się zamieniam w trzy postacie i walczymy wszyscy. Więc takie trochę robienie w Karola, nie? Tu, gdzie mam iść? Tu jest, gdzieś tutaj. Tak, to tutaj będzie. No. Widzę ogólnie, że minotaury atakują tu na miasteczko, więc taka sytuacja jest właśnie kiepska. Dobra, pomijamy sobie to, oczywiście. No i lecimy dalej w kierunku właśnie naszego questa, naszej fabuły tutaj. To będzie tutaj, tak, na górę, tutaj. Ja wiem, fizycznie bardzo fajnie, czekaj, tutaj pierwsze, drugie, jakieś już mam szermierka, czy jakieś tutaj ciosy, odblokowałem. Okej, kolejne, tutaj widać, kolejne przeciwnicy. Dobra, idziemy tam, o, most tutaj zaraz za mostem. Aha, spoko. Dobra, tu jakieś pali się, jakiś, o, ale super, co tu mówicie, ten, zamek, ekstra. Ciekawe, czy tam będziemy go bronić, czy atakować? Co jeszcze, że on mi trochę mrocznie wygląda. Tak, to tutaj jest. Tam widzę już wrogów. Wodzu daleko. Ja widzę, że leczenie tutaj mamy. Wszystko o, na start. A nie, to są nasi zorki. Nasi, tak, nasi, zgadza się. Okej, event, defense garrison. Na pierwszy level. Tu będą atakować z tej strony, chociaż... Tak, z tamtej serki. Dobra, widzę ich. No to idziemy od razu. Ale pięknie tutaj wygląda się wojownicy. Świetnie. A, to jest walka. Dobra, co tutaj zrobimy? Widzicie tutaj tego gościa? Kubian Mesmer. A widzicie? Jest nas czterech tutaj. Cztery takie same postacie jak ja. Czyli po prostu moja postać się zamienia w cztery takie same. No i widać, że walka jest no ekstra, naprawdę polecam tę postać. Jest taka naprawdę ciekawa. Fajnie się tym walczy, tutaj jakiś trzeci cios. A, fajne. Ach, pięknie za 12 obrażeń. A tu jakiś uczni też, drugi. No jakoś groźniej wygląda, mi się wydaje. Dobra, oddalimy się, zobaczymy tą trójkę użyjemy, spróbujemy użyć. Zobaczymy jak to wygląda. A, świetnie, zobaczcie. Widzicie jak ekstra? No, naprawdę fajnie. 11, F1. F2. A, no piękne ciosy, bardzo ładne ciosy. Jak dla mnie wygląda to naprawdę bardzo atrakcyjnie.
sens. No, szykujmy. Jest, dobra. Ty tutaj, tam i Arthur. Jo, dalej, atakuj, 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 atakuj. Jest, dobra. I będę już tutaj prawie wykonany, więc... O, ten wieje, spoko. Kurieczka. No i piękny cios, taki kończący całość. Bardzo ładny. Widzę, że tutaj mamy miejsce na drugą broń w ręku. Tu mamy taki postur jakby, jednoręczny. Ale boss, tak? Okej, dobra. Ten będzie trudniejszy widać trochę. A widzicie, zamieniłem się w dwóch. Ten i ten. Trzeci już. Trzech nas jest. Ekstra. Łożesz, gościu! No to niego. Ło, jakie uniki robi. Patrz, czy widzicie ilu nach jest? Czterech teraz. Wszyscy tacy sami. Niezłe, niezłe. Okej, mam się tutaj udać. Ło, nieźle. Cóż to jest? Za diabelstwo. What is that? No, to będzie coś potężnego. Ale widzicie, że na początku te stwory, takie bossy są słabe, nie? O, okej, widać, okej, jest boss. Growth event, even the kids. Earth element. It's element. Dobra, no to walimy. Pięk, ale widać, że słabe obrażenia walą. Sobitko. Pięknie, elementalista widać, że ma bardzo fajnie w tej ciosce, widzicie. No ale z tym sobie już ciężko radzimy. Coraz to trudniej. Mimo mi się, powiem wam, podoba mi się. Tak nie mam mało czasu na grę, jak w grę. Wiecie sami, że właśnie tego typu gry wymagają strasznie od nas czasu, naprawdę bardzo dużo. Co jest właśnie kosztem tego, że ten czas jest bardzo potrzebny. Czy chodzi tutaj o nawijanie levela, czy czegokolwiek. Szukanie jakichś eventów, wykonywanie misji. Okej, okay, już prawie rozwalony. To jeszcze używam takich... Ach, wiej, 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 aaa, dostaliśmy. Dobra. Tam podstawowy atak tutaj się... Bardzo, bardzo dobrze. A, dobra, rozwalamy, tak, czy nie? A, nie, jednak myślałem. O, o, tutaj są, widzisz, przywołał jakiś. Zobaczmy walkę z bliżej. Ach, chyba ładnie stała, nie? Tutaj, my i oni. O, widzicie, zamieniły się tutaj w kół. Dobra. Teraz walamy. O, w niego walczy, już mam mało HP. A tutaj mało obrażeń, dostaje od trzeciego naszego ataku. Dobra, rozwalamy. No i eksplodował. Och, dobra. Czyżby koniec? Ja tam miasteczko pamiętam. Ja tam byłem. Tak, byłem tutaj moim wojownikiem. Nie, elementalistą chyba. Chociaż? Chyba elementalistą jednak. Ale nie jestem pewien. Where am I? Dobra, pomijamy co? Jesteśmy... No, tak, my jesteśmy. Dobra, event wykonany tutaj widzimy. Staliśmy co? Pisał. Tak, pisał. Akcent. No i widzicie, że tyle dostaliśmy expa, że nawet level nam było jeszcze. No i jeszcze nawet troszkę. Więc bardzo fajnie, jeśli chodzi właśnie o tą... Ja mam z tym wyjść. Nigdy nie byłem w takich zaoptymnych pomieszczeniach, jak jestem w tej grze, więc się rzadko spotykam. No tak, to jest tutaj, a jednak tylko pomieszczenia. Nie no, spoko, ja to ogarniam. Miałem więcej teraz wiadomo, na początku gry jeszcze to nie... W ogóle nie kumałem gdzie, co i jak mam robić, gdzie mam iść, w jakim kierunku się kierować, żeby zrobić te punkty doświadczenia. Zobaczmy, jak to wygląda w ogóle to miasteczko. Bardzo fajne, taka wikingowy trochę to miasteczko, takie właśnie... Wiecie, o co mi chodzi. Tutaj sobie idziemy, na wprost, przez to. Powinno być dobrze, tam coś powinni być do pokonania, drogowie. Zobaczymy mniej więcej, jak to wygląda. Jakieś tutaj punkty doświadczenia zaraz... A, tak, tu jest co? Ekstra, okej, okay, dobra, dobra. Fajnie to wszystko wygląda, naprawdę. Ekstra. No widzicie, są gracze i trzeci level tutaj, no naprawdę bardzo... A jakieś grupy? O, zgadza się, jest i tu. Widzicie, jak fajnie jest, to atakuje?
elementalista. Widzisz, zamieniała się teraz. Ale nawalamy z daleka. Jesteśmy praktycznie tykani. Tamci nawalają to równo nasi przyjaciele tutaj w skążyńcy. Widzicie, raz, dwa, trzy, cztery, czterek. No gdyby po prostu wróg nie chciał odejść, tam się oni pojawiają i praktycznie nasz przeciwnik jest bez szans. No bez szans, no i tak jest trochę wrobiony, nie? No bo my jesteśmy źródłem tego wszystkiego. Także widzicie, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku byłoby ogólnie na tyle. Żegnam się z wami, bo to właśnie nasza postać, Mesmer. A widzicie zamek, który super świetnie, pięknie wygląda. I praktycznie to tyle, jeśli chodzi o pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o Mesmera. Widzicie, fajne ciosy ogólnie. Tutaj zobaczmy jeszcze, chciałem pokazać wam... Pistolet dostaliśmy. Tak jest. Pistolet, zaraz odblokujemy sobie praktycznie. Jakieś nowe ciosy. Więc to było na tyle jeszcze raz. Żegnam się z wami. Cześć!